Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Kolejne trudne zadanie dla Was. Powiedzieć, kto to jest ratownik. Jesteś ratownik górski. Dziękuję. Ratuję, jak ktoś się topi. A jego? Jeszcze, jak ktoś ma zawał serca albo koronawirusa. Na przykład, jak ktoś się utopi, to ratownik pomoże mu. Przyniesie takie koło i pomoże. Ratownik górski jest po to, żeby ratować ludzi. A czy ktoś z Was widział już ratownika? Ja musiałam widzieć, bo mój tata jest ratownikiem górskim. I jakie jest jego zadanie? Takie, żeby starym i niestarym ludziom pomagać. Pagusia? Nie widziałam ratownika, no i ma takie czerwone ubranie, no i na basenie, kiedy pływał, aby spadł dokiem i siedział na niebieskim leżaku. Czym się Wam kojarzy taka sytuacja, o której przeczytaliśmy w Ewangelii? Że ktoś może upaść, a w tym czasie może też Pan Jezus uratować lub anioł. Super, Sabinko. Tak. Zobaczcie, apostołowie wypłynęli dość wcześnie, w zasadzie chyba na początku wieczora i płynęli i płynęli, Jezioro Galilejskie nie jest takie duże, a o czwartej straży nocnej byli jeszcze dość blisko brzegu w sumie. A czwarta straż nocna to już dość późna pora w nocy. Czemu tak nie szło to? O czym tam usłyszeliście? O wiatrze przeciwnym. Właśnie, o wiatrze przeciwnym. Ten przeciwny wiatr nieraz wieje też w nasze oczy, prawda? W naszym życiu. Mieliście takie doświadczenie, takiego wiatru przeciwnego? Tak, tak. Nie udawało się coś wtedy? Tak, tak. Ciężko było, nie? Staramy się, machamy tymi wiosłami jak ci apostołowie, a tu cały czas coś wieje przeciwko i nie udaje się postąpić ani kroku, prawda? No i pojawia się Pan Jezus. Apostołowie nie poznają Go, krzyczą ze strachu. Pan Jezus daje im znać, że to jest On i prosi, żeby się nie bali. I co wtedy robi Piotr? Mówi, żeby Pan Jezus mu rozkazał, żeby poszedł na po wodzie do Niego. Czyli co zrobił? Coś normalnego, czy coś takiego niespotykanego? Niespotykanego. Powiedział przyjść. Chodzimy normalnie po wodzie, czy nie umiemy? Nie umiemy. Abstrakcyjnego. Aha. A wiecie, pamiętacie może z jakichś rozważań, czym dla Izraelitów była woda, głębia? Strachem jakiegoś. Siedliskiem kogo? Diabła, siedliskiem demonów, tak. Więc wyjście na taką wodę, z czym się mogło wiązać, tak, że się idzie wpadnie? Dlaczego? Szpony szatana, tak, do otchłani, tak. Więc to takie pokonanie tego strachu przez Piotra, no to było takie jakby, no, mocne zaufanie Panu Jezusowi. No i zaczął iść, o dziwo, prawda, po tej wodzie kroczył. Pan Jezus oczywiście też wcześniej sobie szedł. No ale co się stało? Przestraszył się i zwątpił i utonął. Zaczął tonąć. Czy my też tak zawsze zapatrzymy się w Pana Jezusa, idziemy pewni i nic się nie dzieje, czy mamy też takie... Mamy. Mamy też takie, nie?
że czasami zapominamy, że Pan Jezus jest tuż, tuż na wyciągnięcie ręki, prawda? I trochę się nam zawsze zdarzy podtopić, nie? Przemek? No. Tak? No. I co wtedy trzeba zrobić? Co wytrzymać? Nie poprosić Pana Jezusa. No właśnie, no co zrobił Piotr? Co zaczął krzyczeć? Niektórzy mówią, że to jedna z najkrótszych modlitw. A jak myślicie, czy ważniejsze jest to, że Pan Jezus szedł po tej wodzie, czy to, co Pan Jezus powiedział? Tak, bo to, co Pan Jezus jak chodził, to takie bardzo emocjonalne na nasze emocje ciała, prawda? Jakiś tak. Super, jajku, co to, jakieś sensacje, jak chodzić po wodzie. Ale to nie jest to istotą tego, tylko zaufanie słowu Pana Boga, prawda? Mhm. Pokładam w Panu ufność mam zawsze, ufam Jego słowu. Tak, Pan Jezus do nas mówi przyjść, to idziemy śmiało. No i nie możemy wątpić wtedy, tak? Bo Pan Jezus się pyta, dlaczego zwątpiłeś? Dlaczego zwątpiłeś? Zawsze zapatrzenie na Pana Jezusa. Nie jesteśmy w stanie kroczyć nawet i po wodzie, czy po różnych nieprzeciwnościach naszego życia. No ale jak się nam noga potknie i upadniemy, to króciutka modlitwa. Panie, ratuj mnie, tak? I pamiętajcie, że Bóg zawsze przychodzi z pomocą do każdej naszych słabości, wątpliwości, trudności, zniechęcenia. I co wołamy? Panie ratuj. Czyli Pan Jezus jest naszym czym? Ratownikiem. Z każdej sytuacji nas potrafi uratować i wyciągnąć. Mamy wielu w życiu takich właśnie ratowników i fizycznych, i duchownych, którzy nam nieraz pomagają, więc pamiętajmy o nich w modlitwie, a wszystkie rodziny zachęcamy do tego, żeby w Panu Jezusie pokładały swoją ufność i do Niego kierowały swoją modlitwę w każdych przeciwnościach losu. Pan Jezus jest naszym ratownikiem. Zastanówcie się więc w swoich rodzinach, kiedy i w jakiej sytuacji Pan Jezus wyciągnął pomocną dłoń i uratował kogoś z Waszej rodziny. Pomódlcie się za ratowników duchowych i fizycznych.